Siema, siemano! Tu znowu Wrangur! Znajdujemy się dzisiaj w League of Legends i przechodzimy kolejną rozgrywkę serii League of Legends Howling Abyss. Dzisiaj gram Varusem, bo tak mi wylosowało. W teamie gra ze mną Blitzcrank, Sona, Ashe i jeszcze ktoś, tylko nie pamiętam już kto. Gramy na Teemo, wulkanicznego Wukonga, Ezreala, Olafa i Gravesa. Oczywiście chcę dodać, że Sona, jak widzicie, ma złotą obrabówkę i właściwie zdjęcie przywoływacza, że była w złotej lice. Więc mam nadzieję, że to wygramy. Widzę, że ikony przywoływacza, tak, ikona przywoływacza taka sama jak moja. Respekt. Pierwszy raz się spotkałem, żeby ktoś miał tą w ogóle ikonę. Oprócz mnie. No dobrze, tutaj Graves ma śmieszną ikonę, fajna nawet, podoba mi się. Teraz tak. Teraz będę w grze. A nie wiem, ten Unreal kto to jest, ale w każdym bądź razie powinien się pospieszyć. Bo nie będę na niego czekać. Nie, nie, nie. O, tu mamy Tepa Assassin, skórka Ezreala. Widać jakiś fan tej drużyny. No jest to fajny sposób na zarobienie pieniążków. O właśnie, Nami z nami gra w teamie. Jak widzicie, wszyscy mają po 100%, więc pewno za sekundę będziemy w grze. Myślę, że pójdę w jakiegoś mocnego damage'a, chociaż nie wiem, czy coś nie kupić na regenerację many dla Varusa, gdyż po prostu mana tutaj schodzi na początku strasznie, ale może jakoś to ogarnę. No to jest. Wreszcie. Wszystko załadowało. Dobrze, Varus potrzebuje szybkość ataku przede wszystkim. Nie będziemy się opieprzać. Kupiłbym to najchętniej. Dałoby mu to 30%, a tutaj po 12%. Ach, aż kręci, żeby to kupić. Nie. Kupimy tak. To jeden itemek. Healok. I potki. Raz. Dwa, mniej będzie i trzy. Mam pewne lagi i chyba będę miał problem. Muszę na razie się podbyć. Zaczekajcie na chwilę. O, już jestem. Tylko coś mnie wybiło po prostu i głupi komputer teraz się mi ładuje od nowa. Team mnie zje, pewno będzie mnie chciał reportować, zbanować. Ale to nie jest moja wina, bo to wina mojego komputera jest. Teraz będę musiał sorry napisać do wszystkich. No fajnie. No dobrze, nasi tu dostali piernik, jak nie wiem co, przez to, że ja byłem z AFK. Coś się nawet menu zmieniło. Wow. No dobrze. Sytuacja jest dziwna, bo nie było mnie przez chwilę i mam tylko trzeci poziom. A Blitzcrank nie ogarnia za bardzo sprawy. Ach, prawie 134 siadło. Dobra, muszę wzmocnić moją strzałę, wtedy go dobiję. 3 sekundy. Zgarnąłem kolejnego kolesia, ładnie. Poczekam sobie w krzakach. To mi się wszystko ładuje. Teraz sobie może wyjdę, mopki jakieś zgarnę. No nie. Ja tylko poluję na to, żeby móc kogoś zgarnąć z mojej dystansowej strzały. No fajnie. Bańka mi zeszła. Mam 100% wszystkiego, elegancko. Dobra, dwa kile mamy. Wyjdę ze skrzaku, żeby sobie nie robić problemu. Ładnie Sona poradziła sobie. Tu mamy Olafa. O, tu mamy w ogóle Wukonga. A tak, Olaf jest tu. Wow.
Ach, tak niewiele brakowało, a ja żem głupią sytuację zrobił. Blitzcrank nie wiem co robi. Szlaga miał czy co. W każdym razie głupie. Głupie rozegrane to było. No dobra, ja sobie tu ucieknę przed nim. A, nie uciekłem, ale Timo przynajmniej zabiłem i jest, jest dobrze. Dobra, kupujemy to, kupujemy to. Płotki jakieś, teraz to jest najważniejszy przedmiot. Huragan Rana. I ostrze nieskończoności plus widmowy tancerz plus przebicie tego równa się masakra! Dobra, wchodzimy do akcji. Varus, napierdzielaj, stary. Sekunda, bo znowu lepiej to. Po raz ostatni próbuję nagrać ten materiał. Jeżeli mi jeszcze raz wyrzuci, to już normalnie nie wiem, co zrobię z tym komputerem. Zaraz się okaże, że przegrywam, albo koniec gry jest. Bo jestem adekery, to ode mnie trochę sporo zależy. Sorry, team. Kurde. Ludzie to mnie zjeść powinni z tego teamu. Dobra, nic i tak tutaj nie mogę zrobić, tym przyjść tam. Na pewno, że jadą nasi Rzeszow. Ósmy level, oni po dziesiątych. No fajnie po prostu. Normalnie się wyćwiczyłem w włączaniu szybkim LOLa. No i znowu chwila ja zgarnąłem. Jezus Maria. Głupie grzyby. Muszę sobie kupić coś na regenerację szybko. Dobra, dostał chyba. Albo i nie dostał. Chyba tutaj Grave zleci i to nie jest za ciekawe, co tu się dzieje. Timo. To nie interesuje Timo. Dobra, Olaf. Mam cię, cholera. Dobra, ja mogę harasować, bo oni mi tu nic nie robią. Jak mam killera, sonę przy sobie, to wszystko jest okej. To muszę ściągnąć tego kozaka. Ezreala. No dobra, to nie było za mądre. Z mojej strony. A, trafiłem z Reala na ślepo. Ładna akcja, ładna, ładna. No dobra, Timo za chwilę też ściągniemy. Timo ściągnięty. Wow! Zaraz rozwalę im bierze i będzie po sprawie. Dobra, trochę ich pościągałem. Kasy mam 2500. Fajnie, fajnie. Ładnie. Kurde, chcę damage'a, ludzie. Dobra, on mnie zabije zaraz. Może to nie będzie głupi pomysł się wycofać. Na razie nie mogę nic zrobić, a przydałoby się teraz. Siedzi. On już leży. Dobra, Wukong leci. Bierzcie to życie, bierzcie to życie. O, ok. Ładnie, ładnie. Cały czas mam 3000 i chyba się zabiję teraz, bo mam strasznie dużo życia, a many nie mam. O. Fajnie, fajnie, ja tam idę na pułapkę. Dobra, zginąłem. Super. Kupuję teraz, tak, mam 1375 kasy, to sobie kupię to.
i sobie kupię całego tego gira do końca. Jeszcze 1000, troszkę kasy i mam najlepszy gear, jaki mogę mieć w Aruze. Już mam najlepszy gear. Następną opcją, jaką powinienem kupić, to krwawe ostrze. Kupię jakiegoś podka, żeby nie było, że jestem pod podków. I możemy przechodzić do kolejnego ataku. 11 do 3 staty. Co mi więcej trzeba? Mam taki damage plus 3 pociski teraz. Jestem w stanie atakować 3 postacie naraz. 11 do 3, 10 asyst. Razem ze mną Ashe ma oczywiście dobre staty, bo to carry. Więc jesteśmy w stanie koksić cały dzień, całą noc. Dobra, tego dziadka muszę pochycić, tylko to będzie problem trochę teraz. Chociaż, może się go chyci? No nie, nie chyciłem go jednak. Dalej za wolno strzelam, no to jest. Że powinien dobrze strzelać. Och. Wo, muszę tu walić niego. Nie wiem jak jeszcze. No nie! Tak mało brakowało. Dobra, zaczekamy na wszystkich. Blitzcrank na mnie podziała. Kurczę, bym miał... Bazerny byłem na kille, nie chciałem wracać się. Nie chciałem ich atakować, chciałem kurde... Zdobyć chciałem 4 kille, ale nie, kurde, tak mało życia mają. A przy moim ataku to oni powinni leżeć na 2 strzały. No dobra. Teraz ja się zajmę osobiście tymi sprawami tutaj. Wszystkimi. Nagłymi i nienagłymi. Mam już teraz tempki, które mi mogą umożliwić zadawanie większego damage'a w czasie. O jasne, gwint. Strasznie mnie harasują. Muszę powolniej grać bardziej chyba. Nie, tutaj był Timo, czy go nie było? Muszę na szczerze na jakiś wybrany. Nie widziałem Timosa. A jest Timos, dobra. Może ktoś dostał? Adrial czy ktoś inny? Ultować nie mam to, bo nie jestem Ability Power, żeby ulta używać. No i zabić. Super. Myślałem, że go nie zabiję, ale dobra. I mamy GG. WP. Well played. Haha! No, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z Howling Abyss. Mam nadzieję, że już bez ucinania materiału. Hej!